Witam Państwa na konferencji po meczu Warka Polskiej Wody Stały Brzeg. Wynik 1-1, poprawki zdobywali dla naszej drużyny Sławomir Pach, dla drużyny gości Damian Celuch. Ja witam trenerów Piotra Jaska, Krzysztofa Górecko oraz zawodników Dawida Pożareckiego i Przemysława Ociemałe i poproszę o wypowiedzi. Dzień dobry Państwu. Może na wstępie powiem taką sytuację, która mi się ostatnio zdarzyła. Miałem okazję jechać z sędzią, który sędziuje w trzeciej lidze drugiej Wielkopolskiej. Młody człowiek. Porozmawialiśmy, mieliśmy parę gdzieś tam uwag. Zapytał mnie, jak to wygląda w naszej grupie. Powiedziałem mu, że oczywiście są sędziowie lepsi, gorsi, natomiast ja nie przywiązuję wagi do nazwisk sędziów, ale podważam bardzo często, wiem, czego mogę się spodziewać. Bywa tak, że ci sami sędziowie, ci sami arbitrzy popełniają te same błędy. Dają się te same błędy nabierać. Bardzo często w sytuacji, kiedy gdzieś tam szkodowani są doświadczeni starsi zawodnicy. Smutne jest to, że nie wyciągają wniosków i się nie rozwijają. To trochę boli, bo przez całe rok się nie bolić. No i wiadomo, że gdzieś tam taka jest często bardziej nerwowa i nie po naszej myśli. Ale są bardzo istotne święta. Fajne święta, może się wyciszyć, nie by się dużo złych, więc sędziowanie nie pójdzie na bok. Cieszę się, że przy okolicznościach, które zaistniały, muzycy do samego końca potrafił walczyć, do samego końca próbował grać piłkę. No i chyba po raz pierwszy udało nam się zdobyć gola gdzieś tam w ostatnich sekundach, czyli w meczu, który dał nam jeden punkt i niech to po prostu będzie dla nas na wielki, wielki plus. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam. No cóż, żeśmy przegadli się w tym meczu, bo chcieliśmy u Was wygrać, znowu tracimy bramkę w zaliczonym czasie, gdy w 60 minucie. Najgorsze jest to, że tracimy bramkę, szczerą na bramkę zawodnik, który nie powinien być, ani nie powinien mieć metra miejsca w polu karnym. Na to, żeśmy uszkodzili zespół, bo to też była zrobiona zmiana w 80 minucie. A niestety się stało tak, że znowu tracimy bramkę. Z drugiej strony, gdy strzelamy dość szybko, była na 1-0. Chwilę później Patryk Joachim ma sytuację, żeby zamknąć mecz. No, przesadzam zamknąć, nie, ale strzelić na 2-0 i mamy tak naprawdę znowu to poukładane. Nie udało się to. Szkoda znowu tej niewykorzystanej sytuacji. Ja gratuluję w ogóle tutaj przyjezdnym, bo był wynik na remis, to jest zawsze dobry wynik. Przy okazji wszystkim pracownikom, bo naszym dzisiejszym rok zrobił wesoły świąt. Tutaj ten powiedział, fajnie się teraz wyciszyć, bo trochę tych błędów cały czas było w tym tygodniu, nas bardzo dużo było widać po niektórych chłopakach. Wtorkowy mecz mieli w nowym stadionowym. Ale cóż, no, trzeba dalej pracować, grać, próbować zdobywać punkty, bo tak jak mówię, no, siebie ten remis nie jesteście zadowoleni, mimo tego, że grali ze świetnym zespołem, który od nie wiem, 20 minuty to już się zupełnie cofnęli, żeśmy się starali gdzieś tam fajnie grać w defensywie i skontrolować, dlatego zamieniłem Dawida na dałem na prawą stronę Jarkę, ale poszedłem jednego z najszybszych zawodników Joachima, żeby sobie spróbować skontrolować. Nie udało się. Trudno, taka jest piłka. Gramy dalej. Dziękuję. Witam wszystkich, najprzewodniczący i serdecznie. Na początku tutaj przyłączam się do życzeń wielkanocnych, a odnośnie meczu, tak jak trener wspomniał, kolejny mecz zaczynamy gdzieś z bramką straconą, bo dość szybko straciliśmy, jak dla mnie, po kontrowersyjnym rzucie karnym. Sam faulowałem, w cudzysłowie faulowałem, bo uważam, że rzutu karnego nie było. Później jeszcze sprawdzaliśmy na kamerze z bramki i też ewidentnie wiemy, że tego karnego nie było. Także sędzia według mnie podjął złą decyzję i od 5 minuty tak naprawdę musieliśmy gonić wynik. Aczkolwiek słowo uznania dla całego zespołu, bo walczyliśmy do końca i ten nasz wysiłek, uczciwy wysiłek zaprocentował w postaci strzelonej bramki w ostatnich minutach, gdzie
gdzie przeważnie to my tą bramkę tracimy w ostatnich minutach. Mam nadzieję, że szczęście się odwróci. W każdym razie gdzieś gramy o 3 punkty. Nasza sytuacja nie jest za ciekawa. Tak jak mówię, wszystkie punkty są nam bardzo potrzebne. Jeden punkt na wyjeździe cieszy, aczkolwiek wychodziliśmy z założenia zdobycia 3 punktów i tutaj mogę zapewnić kibiców, że w każdym meczu będziemy wychodzić i walczyć o te 3 punkty, bo wszystko tutaj zależy od drugiej ligi, ile tam drużyn spadnie. Także zespołu jestem bardzo zadowolony jako kapitan, także bardzo się cieszę, że udało się doprowadzić do wyrównania. Szkoda, bo obiektywnie, jeżeli miałbym oceniać większość z Państwa, się tutaj nie zgodzi, ale wydaje mi się, że byliśmy zespołem lepszym, prowadziliśmy grę, jeden punkt na wyjeździe, szanujemy, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, w każdym meczu chcemy grać o pełną pulę. Dziękuję bardzo jeszcze raz, na sobie się. Dziękuję. Witam serdecznie wszystkich. Ja muszę powiedzieć tak, że czuję się jakby ten przegrali, bo fajnie ten mecz otwieramy, strzelamy bramkę i tak naprawdę kontrolujemy cały mecz przez te 90 minut. Nie stworzyliśmy może my ich dużo okazji, ale przeciwnik także ich dużo nie stworzył. Mieliśmy wyniki tracę bramkę w 90 minucie, no to no jak się czuję, jakbyśmy ten mecz przegrali. Trudno, trzeba żyć dalej i patrzeć dużo na kolejny mecz. Na pewno chcieliśmy tutaj wygrać i nie ma problemu, muszę powiedzieć, ale no szkoda i no i tyle. Dziękuję bardzo i wesoły świąt. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to ja również bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze w imieniu swoich własnych zarządów sportowego Barka dziękuję i zawodników złożyć życzenia szczęśliwych i zdrowych świąt biegających.